Ludwig. Bitte, Herr Ludwig. Przyszły pata. W filmie jest jak pan pracy Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Wszyscy państwo macie też z sobą pewnie projekt uchwał, więc pozwolicie, że nie będę tego czytał. To jest czysta formalność, bo zarówno komisja może podejmować działania nieujęte w planie pracy i nie jest do odrzucania z realizacji tego planu pracy. To jest zwyczajna formalność, mamy taki obowiązek do marca przedstawić. Zanim ktoś zabierze głos, gratuluję przewodniczącemu Komisji Sportu. Jest pierwszą komisją, która składa plan pracy komisji. Także cieszę się, że chociaż raz na dany rok mamy plan w grudniu. To już jest dużo. Czy ktoś z państwa ma coś do dodania, jakieś pytania, wnioski? Przypominam przy okazji innym przewodniczącym prosić o plana pracy. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 370. Paragraf 1. Jest to projekt zarządu. Uchwala się harmonogram sesji Rady Dzielnicy 7 w Wierzyniec w 2013 roku stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Z tyłu macie państwo załącznik. To są terminy sesji na przyszły rok. W paru przypadkach troszeczkę się różni w kontekście, który to wtorek miesiąca. Wynika to oczywiście z okresu urlopowego, jak państwo widzicie, ale również z tego, że próbowałem uniknąć jak najmniejszej liczby takich przerw pięciotygodniowych. Myślę, że w miarę się to udało. Dniem sesji również jest wtorek i również godzina 18. Czy jakieś pytania, jakieś wnioski? Proszę bardzo, pana. Chodzi mi o termin styczniowej sesji. Pomiędzy 14 a 25 są ferie w Krakowie. I dzieci wyjeżdżają. W związku z tym mam pytanie, czy zamiast 22 stycznia można by wstawić termin sesji na 29 stycznia po ferie? Albo na 15. Znaczy, problem jest też taki, że i tak będzie sesja nadzwyczajna i tu od razu mogę dodać, bo myśleliśmy w styczniu, ponieważ jutro Rada Miasta na 100%, a może na 99%, jeśli dzisiaj zasadzić uchwali budżet i musimy przyjąć plan finansowy do 14 dni. I w takiej sytuacji, to jakby dzisiaj nad tym zastanawialiśmy się i może w związku z powyższym zastanawialiśmy się, to jeśli tak będzie nadzwyczajne, to my temu trzeba zbliżyć. No to z tym nadzwyczajnym na pewno to będzie. No to na początku. No to z 14 to już 15. A inna, ja inne pytanie, szanowni państwo. A ile osób ma problem z datą 22 stycznia? No ja mam. To mnie też nie zależy, bo to wyjedziemy. To mnie ci, co mają dzieci, to mogą mieć problem. Ja mam dzieci, a to problem. Chodzący do szkoły. No nie jest to łatwe, powiem szczerze, dlatego że jak będziemy mieli sesję nadzwyczajną, to ona będzie z początkiem stycznia. A 29, bo wtedy 26. A nawet. Ale właśnie, ale a jak nie uchwalą? No to jest co, nie się musi co. Ale do ilu trzeba uchwalić? Pani przewodniczący, ze 100% pewnością mogę oświadczyć, że budżet zostanie jutro uchwalony. No. To kiedy są ferie? To mam przy sobie. 17 groszy. Moment, to kiedy są ferie? Wszystko co to jest. Nie do końca z tych 16? Od 14 do 25. To jest 3 do 7 realnie. Ale jest
Znaczy na tydzień będzie 2 stycznia? No. Być może. Być może. Informacje dostaniemy pewnie nie, nawet nie jutro, a pewnie pojutrze. Pojutrze jest sobota. To jeżeli szanowni jest przypadek jednego radnego, to w takim razie dajmy spokój. To znaczy inaczej, ten 29 on nie koliduje z niczym tak naprawdę. Jak najbardziej możemy zrobić 29. To jest zawsze poprawka powinna być, tak? Chociaż to jest załączne. Musi być poprawka. Dobrze, ale pytanie zanim, bo ja złożę poprawkę, tylko zanim, to pytanie, czy 29 nie budzi kontrowersji z kolei, żeby nie było już, żebyśmy nie musieli na poprawki było dyskutować. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, sesja nadzwyczajna, dostaniecie informacje. Pytanie tylko, czy wolimy ją jeszcze w grudniu, czy wolimy ją 2 stycznia? Nie, w styczniu. A w poniedziałek czy z 2? Ale 2 już wszyscy pracują. Czy z 2 już wszyscy pracują? To jest środa. Ale na nie czwartek. Ale nie wiem, czy czego będziemy mogli zrobić. Ale kiedy dostaniemy 14 dni od uchwalenia budżetu. 19. Pozyskania. No i też nie wiemy. A może przyjdzie tam, że damy radę zrobić 4. Czy 3, więc co do sesji nadzwyczajnej, szanowni Państwo, tylko zapowiadam, że będzie. Natomiast propozycje pana Andrzeja, ja myślę, że jak członkowie zarządu, bo mi się wydaje, że nie ma problemu. Ja po prostu nie myślę kategoriami ferii, bo już zupełnie nie mam ferii w domu. W związku z powyższym ja składam poprawkę do uchwały. A załącznik zmienia się 22 na 29 zawsze. Szanowni Państwo, głosujemy najpierw poprawkę sesji styczniowej, czyli że będzie sesja 29 stycznia. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję, poprawkę przyjęto. Głosujemy całą uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Tak, nie pamiętajcie o tym 2-3 stycznia, dostaniecie informację. Będzie bardzo miło się spotkać zaraz po serwisie z Państwem. Nie wiem, że sesja będzie razem. Proszę Państwa, druk numer 371 i ponownie projekt zarządu. Paragraf 1. Przenosi się pozostałe środki w kwocie 20 000 zł na zadania na 2015 oświetlenie ulic dzielnic według wskazań dzielnicy i przeznacza się je na nowe zadanie. Wykonanie dokumentacji stanowiska dla przewoźnych WOTO-O w okolicy roku melioracyjnego i obwołowania rzeki Wisły z dojazdem od ulicy Rybnej. Proszę Państwa, to jest to, na co zgodziliście się Państwo w dyskusji na sesji ostatnio, a mianowicie, że jeżeli ZIKIT zobowiąże się do wykonania stanowiska dla przenośnej przepompowni, to że zrealizujemy projekt. Otrzymaliśmy z ZIKIT-u pismo, w którym oczywiście zobowiązują się do tego, jednak napisali, co mi się wydaje rozsądne, bo po rozmowie z panem Błękiem wyszło, że ta dokumentacja może się przedłużyć nawet na jeszcze 2014 rok. Więc oni napisali, dołoży wszelkich starań, aby termin wybudowania tego stanowiska był zakończony w 2013.
ale zostawiając, żebyśmy z góry założyli, że może się zdarzyć, że zrobią to dopiero w 2014. To wszystko będzie zależało od tego, jak ta dokumentacja im łatwo przejdzie. I to jest te ostatnie 20 tysięcy, które na priorytetach było na oświetlenie, które mówiliśmy na ostatniej sesji, że zdejmujemy w związku z tym, że oświetlenie finansujemy z inwestycji drogowych. Czy jakieś pytania, jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.